Cześć, ja tylko na wstępie powiem, że trochę zazdroszczę Kamilowi, bo całe życie chciałem się przyjechać Hammerem H1, a Kamilowi w tym filmie udało się przyjechać dwoma i nawet jednego z nich zakopać. Ceny ubezpieczenia niestety nie podam, bo tego modelu nie ma w Mubi, więc przechodzimy od razu do filmu. Witajcie widzowie Zacharow. Jesteśmy w podopolskim Prudniku w firmie Ram Factory, którą znacie już z przeróbek pick-upów. Tym razem jednak przyjrzymy się drugiej dziedzinie ich działalności, importowi samochodów ze Stanów. Ale nie będziemy mówili o formalnościach i procedurach, bo tego możecie dowiedzieć się, kontaktując się bezpośrednio z właścicielami przez linki, które znajdziecie w opisie tego filmu. My natomiast przyjrzymy się jednemu z najciekawszych pojazdów, jakie można zza wielkiej wody sprowadzić. Przed Wami AM General Corporation M998H MMVV, czyli High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle, po naszemu wielozadaniowy, wysoce mobilny, kołowy pojazd, albo po prostu Hammer. Po II wojnie światowej amerykańska armia cały czas używała Willisów. Rozwijali te samochody, modyfikowali, starali się je unowocześniać, jednak na początku lat 70. zdali sobie sprawę z tego, że więcej już z tą konstrukcją zrobić się nie da i trzeba stworzyć zupełnie nowy pojazd dla wojska. W 1979 roku ogłoszono ten przetarg i zgłosiła się do niego m.in. firma AM General Corporation, która zaproponowała prototyp Humvee, czyli tego samochodu, który dziś znamy jako Hammer. Tak bardzo spodobał się on wojskowym, że już w 1981 roku podpisano pierwszy kontrakt na budowę 55 tysięcy sztuk, a samochód po licznych modyfikacjach produkowany jest do dzisiaj. Samochody, które zobaczycie w tym filmie, to typowi wojskowi emeryci. Swoją służbę już mają za sobą i teraz mogą dzielnie pokonywać kolejne offroadowe przeszkody w już rękach cywilnych. Ale i tak różnią się nadal bardzo od tego, co można było kupić pod marką Hammer w latach 92-2006. A prawa do tamtej marki ma General Motors. Jak to się w ogóle stało, że Hammer trafił do cywila? Pewnie większość z Was wie, ale jeśli nie, to pokrótce przypomnę. W latach 80. kino akcji amerykańskie dało nam wiele gwiazd, m.in. Arnolda Schwarzeneggera, który tak zakochał się w wojskowym Humvee, że bardzo intensywnie prosił armię amerykańską o to, żeby sprzedali mu jeden z egzemplarzy. W końcu mu się to udało i samochód błyskawicznie stał się hitem wśród hollywoodzkich celebrytów. Przełożyło się to na to, że właśnie marka General Motors od firmy AM General kupiła prawa do produkcji cywilnej tego samochodu. Z czasem pojawiła się wersja H2 i H3, czyli już typowe SUV-y, które również miały swój okres prosperity. Jednak cała marka nie przetrwała próby czasu i zniknęła z krajobrazu motoryzacyjnego kilkanaście lat temu. Nie znaczy to jednak, że całkiem odeszła w niebyt, bowiem General Motors nadal dzierży prawa do tej nazwy i zapowiedziało już, że Hammer powróci, tym razem jako duży, elektryczny SUV. Wróćmy jednak do meritum. Samochód terenowy najlepiej oglądać od spodu, bo to właśnie tutaj są te wszystkie największe terenowe ciekawostki, a Hammer od spodu robi jeszcze większe wrażenie. Między innymi za sprawą tych ogromnych kół, które jak to w Hammerze są bardzo mocno rozstawione po narożnikach tego nadwozia. Jest bardzo duży rozstaw samych kół i bardzo duży rozstaw osi, przez co Hammer jest jeszcze bardziej kwadratowy, jeszcze bardziej widać ten jego zarys. To jednak nie pomaga oczywiście w żaden sposób w terenie, ani nie przeszkadza. To nie jest po prostu właściwość terenowa. Właściwością terenową na pewno jest to, że mamy tu niezależne zawieszenie wszystkich czterech kół. Tu nie ma żadnych sztywnych mostów, są niezależne półosi zarówno z przodu, jak i z tyłu. I ciekawostka, taka, którą ja w motoryzacji widzę po raz drugi. Pierwszy raz był to Jaguar E-Type pierwszej generacji, który tylne tarcze hamulcowe miał zabudowane przy dyferencjale. Miało to mieć pewne zalety technologiczne, ostatecznie miało więcej wad niż zalet i Jaguar szybko się z tego wycofał. W wojskowym samochodzie tego typu rozwiązanie ma więcej zalet, dlatego tarcze zarówno z przodu, jak i z tyłu w Hammerze są właśnie przy dyfrach. Ma to takie uzasadnienie, że kiedy tarcza schowana jest w feldze i jeździmy przez jakieś błota, to wszystko się zapycha. Zapychają się m.in. szczelinki wentylujące
tarcze i hamulec straci na skuteczności, a może się wręcz całkiem zablokować. Kiedy one są tutaj, mają dużo więcej wolnej przestrzeni wokół siebie. Na dodatek, kiedy patrzymy od przodu, widać, że one są dość odsłonięte i mogą być lepiej wentylowane. Na dodatek, gdyby zaszła jakaś konieczność naprawy czy wymiany uszkodzonych tarcz, nie trzeba ściągać koła, bo Hummer ma aż 40 cm prześwitu, więc mechanik na dobrą sprawę jest w stanie wjechać pod ten samochód na jakimś niskim warsztatowym wózeczku i wymienić te klocki hamulcowe czy nawet tarcze bez rozbierania połowy auta i bez podnoszenia go na takim jak ten podnośniku. Wiosna się zbliża, a to idealny czas, aby zadbać o swój samochód. Zaoszczędź na częściach samochodowych i kupuj online, bo jak wiadomo, online zawsze taniej. Na kod rabatowy Zacharow otrzymasz 7% rabatu na zakupy w eParts.pl. Wybierz swoje auto na stronie lub zadzwoń na infolinię, a eksperci z eParts.pl z pewnością Ci pomogą. Link do sklepu znajdziecie w opisie filmu. Zapraszam. A umiejscowienie hamulców w tym miejscu ma jeszcze jedną zaletę. Jest miejsce w kole na coś innego, a konkretniej na mechanizm zwolnicy, czyli mechanizm, który sprawia, że mamy jeszcze lepiej przełożoną moc na koła. To pozwala temu relatywnie niemocnemu dieslowi naprawdę bardzo dzielnie pchać ten samochód do przodu. A właśnie, co go dokładnie napędza? Pod maską wojskowego Hummera od samego początku pracował silnik 6,2 litra diesel widlasta 8, który sprzęgnięty był z trzybiegową automatyczną skrzynią. W późniejszych latach w jego miejsce pojawił się 6,5-litrowy silnik, nieco mocniejszy, 180-konny i czterobiegowa jednostka, jednak już tutaj te 150 koni daje radę bez problemu z tym ważącym ponad 3 tony samochodem. Zresztą o masie powiemy sobie za chwilę. Co jest na pewno ciekawostką, to to, jak ten silnik jest umiejscowiony. On nie jest tutaj, zwróćcie uwagę, on zaczyna się dopiero za osią. Można powiedzieć, jak w supersportowym samochodzie mamy centralny silnik. Dostęp do niego jest bardzo łatwy, bo nie tylko z tej strony, ale również od strony kabiny możemy się dostawać do jego mechanizmów. Zresztą cały osprzęt jest w zasadzie widoczny. Bezpośrednio przed Wami jest filtr powietrza. Po mojej stronie jest z kolei ogromny alternator. Zwróćcie uwagę, napędzane wszystko jest podwójnymi paskami klinowymi. Gdyby któryś z nich strzelił, drugi nadal napędza dany mechanizm, można jechać dalej. Ale co jeszcze bardziej rzuca się w oczy, to ta olbrzymia chłodnica tutaj. Na podstawowej chłodnicy cieczy chłodzącej mamy dodatkowe chłodnice olejowe i zwróćcie uwagę na ich umiejscowienie. Po pierwsze, one są bardzo wysoko, po drugie są bardzo mocno położone. Ma to to uzasadnienie, że kiedy faktycznie brodzimy w jakimś ciężkim terenie, w błocie, w wodzie, żeby nie zaśmiecić tej chłodnicy, żeby nie zatkać jej, żeby nie stracił silnik możliwości oddawania ciepła. Na dodatek w niektórych odmianach wojskowych przy specjalnym opancerzeniu te wloty powietrza w masce są tak skonstruowane, żeby podtrzymywać ewentualne kule, które miałyby tą chłodnicę podziurawić. Naprawdę technika wojskowa, którą ja odkrywam oglądając ten samochód i przedstawiając go Wam, ma w sobie tyle niesamowitych rozwiązań, że można by każdemu z nich poświęcić osobny film. Kiedy tak stoję między tymi dwoma samochodami, można odnieść wrażenie, że trochę one mnie swoim ogromem przytłaczają, ale w istocie Hummer nie jest wcale tak ogromnym autem, na jaki wygląda w telewizji. Jego całkowita długość to 4,7 metra, a szerokość raptem niewiele przekracza 2 metry. Ten samochód normalnie mieści się na pasie drogowym. Jednocześnie jego całkowita wysokość to około 2 metry, na co składa się, przypominam, aż 40-centymetrowy prześwit. Jeśli więc byśmy go pominęli, otrzymalibyśmy samochód o wysokości niewiele większej niż przeciętny kompakt. A jak te gabaryty przekładają się na miejsce w środku? Zobaczmy. Mamy tu wprawdzie regulację odległości fotela, ale za wiele z nią nie zrobimy, bo tuż za fotelem jest poprzeczka ramy. Zatem pomimo dosyć sporych gabarytów, zwłaszcza tej szerokości naprawdę imponującej, Hummer nie oferuje zbyt dużo przestrzeni dla swoich pasażerów. Zwróćcie uwagę, jak szeroki jest tunel pomiędzy siedzeniami. W zasadzie ja ledwo dosięgam do fotela pasażera z prawej strony. Wiąże się to z tym, że ten samochód, będąc na placu boju, będąc w walce, jest wykorzystywany w różnych celach i na przykład to miejsce tutaj jest tak obliczone, żeby zmieściły się tutaj na przykład nosze z rannym żołnierzem albo w tej mniej optymistycznej wersji trumna.
Hummer oferuje minimum komfortu. Mamy całkowicie metalową deskę rozdzielczą, praktycznie jak w Garbusach, tudzież naszych dużych Fiatach z początku produkcji. Oczywiście ta analogia jest całkowicie nietrafiona, bo powody, dla których tak wygląda deska rozdzielcza w Hummerze, są zupełnie inne. Tutaj każde z tych ewentualnych pokładowych urządzeń ma być łatwo demontowalne w razie uszkodzenia do naprawy, tudzież do wymiany, tak żeby poradził sobie z tym najbardziej nierozgarnięty mechanik. A wszystkie te elementy, które tutaj mamy, są stricte podporządkowane funkcji i tylko i wyłącznie temu, co jest niezbędne w samochodzie. Mamy zatem zestaw zegarów, ciśnienie oleju, temperatura cieczy chłodzącej, poziom paliwa, woltomierz i prędkościomierz, bo w końcu tym samochodem bardzo często żołnierze poruszają się po drogach publicznych. Starter nie jest typową stacyjką, jest tutaj osobny przełącznik trzypozycyjny, pod nim włącznik elektroniczny świateł, chyba najbardziej skomplikowane urządzenie w tym samochodzie. Asymetrycznie po prawej stronie tej samej konsoli mamy obsługę klimatyzacji. Oczywiście zwykłego nawiewu, o żadnej klimatyzacji nie może tu być mowy. Natomiast mamy kierownicę powietrza osobne na szyby, mamy możliwość otwarcia, zamknięcia tutaj suwaków do nawiewów takich na pasażerów. No a od spodu tutaj nawiewów nie potrzeba. Tutaj jest po prostu koryto metalowe, które bardzo często żołnierze amerykańscy po prostu przestrzeliwują, żeby łatwiej spływała woda po przejechaniu przez rzekę. Zresztą ten egzemplarz również ma dziury po kulach. Zaraz Wam je pokażę. Ale skończmy jeszcze omówienie wnętrza. Tutaj mamy dźwignię hamulca ręcznego, którą zwalniamy w przód bardzo daleko. Ona nie ma tutaj żadnego automatu. Po prostu trzeba naprawdę trochę siły w to włożyć, żeby ją zablokować. Oraz dźwignię do przekładania biegów w tym trzybiegowym automacie. Obok niej jeszcze dźwignię reduktora. I tak naprawdę to wszystko, co znajdziemy we wnętrzu. Warto zwrócić uwagę jeszcze na dwie rzeczy. Po pierwsze, tutaj mamy osłonę silnika, to co wspominałem, kiedy patrzyliśmy pod maskę. Z tej strony możemy również łatwo się do niego dostać. Oraz zwróćcie uwagę na tą kierownicę. Jest bardzo malutka i właściwie może trochę dziwić, że aż tak mała, bo trochę wygląda jak z samochodu zabawki z Wesołego Miasteczka, ale ona jest w zupełności wystarczająca, bowiem Hummer ma wspomaganie kierownicy. Zwróćcie też uwagę na mnogość tabliczek, które znajdują się tutaj na tej desce rozdzielczej. One nie są tutaj przypadkiem. Zacznijmy może od tej, która jest na słupku środkowym. Vehicle Braking Service, czyli tak naprawdę obsługa samochodu na pierwszych 500 milach. Podczas pierwszych 500 mil nie przekraczać określonej prędkości, nie jechać długo z wysoką prędkością, unikać szybkiego przyspieszania, nie ciągnąć przyczepy. Mamy też Vehicle Operations Checklist, czyli checklistę dla kierowcy. Sprawdź ciśnienie w oponach, sprawdź czy masz czyste szyby, ustaw lusterka, zabezpiecz pasażerów, zaświeć światła, jedź ostrożnie. Fantastyczne. Do tego, jakby nam tego było mało, mamy tutaj też ręczny gaz. Ręczny gaz, który ma zapewne jakieś zadanie określone, kiedy mamy podpięte pewnie jakieś dodatkowe urządzenie tutaj do silnika i żeby po prostu nie trzymać cały czas nogi na tym pedale przyspieszenia, to po prostu obroty podnosimy ręcznym gazem. Jest uwaga, że ręczny gaz nie może być wykorzystywany jako tempomat, bo w momencie dociśnięcia hamulca nie rozłączy się samodzielnie. Plakietka, która po prostu informuje amerykańskiego żołnierza, że to nie jest jego Buick, czy Cadillac, czy Chevrolet. Tutaj musi operować gazem cały czas sam, nie ma tempomatu. Jakby tego było mało, mamy też plakietkę na słupku tutaj koło drzwi kierowcy, która pokazuje nam, jak ustawiać fotel. Zanim jeszcze wsiądę do tyłu, pokażę Wam te obiecane dziury po kulach. W tym przypadku żołnierze stwierdzili, że najlepszym miejscem na nie będzie otwór w schowku pod siedzeniem pasażera za kierowcą i tutaj mamy właśnie dwie dziury. A dzięki temu nie rzucają się aż tak bardzo w oczy. Natomiast my sobie usiądźmy teraz sami za sobą. No i pod tym względem to tutaj jest zdecydowanie lepiej niż w niejednym współczesnym samochodzie. Ja siedzę bez problemu, mam tutaj prawie 8 palców wolnej przestrzeni. No dobrze, tu oczywiście nadal jest ciasno i spartańsko, ale dla żołnierza, który jedzie, który ma się bezpiecznie gdzieś dostać, jest to w zupełności wystarczające.
Cywilne Hummery miały jednak zupełnie inne wnętrza. Tam skórzana tapicerka, wygodna kierownica, klimatyzacja nawet, radio. To były rzeczy, które bez problemu można było zamówić w ramach wyposażenia dodatkowego. Nawet różniły się nadwozia tych samochodów, bo cywilny Hummer mógł mieć różne dekoracje wykonane z chromu. A jak już mówimy o nadwoziach, to cywilny Hummer, ten produkowany pomiędzy 1992 a 2006 rokiem, dostępny był z trzema zasadniczymi nadwoziami. Albo jako sedan czterodrzwiowy, czyli coś zbliżonego do tego po lewej stronie, albo jako kombi, czyli znowu to, co tutaj, tylko do końca poprowadzony dach i dwuskrzydłowe drzwi z tyłu, albo jako soft top, czyli znowu coś bardziej jak ten po prawej stronie. Wówczas na specjalnym stelażu z rur rozciągnięty był brezentowy dach, przy czym zazwyczaj ten samochód również miał cztery miejsca. Ten tylko z pozoru ma dwa, bo tak naprawdę pozostałe dwa są ukryte w tej chwili pod podłogą, żeby dać mu dłuższą przestrzeń ładunkową, żeby był bardziej użyteczny. Jeśli zaś spojrzymy na wojskowe odmiany, to tutaj ciężko wskazać jednoznacznie na jakieś typy nadwozi. Tak naprawdę Hummer, co widać na rysunkach technicznych, które znajdują się na słupkach B, mógł mieć tylko gołe nadwozie, z maską, która przykrywa zespół napędowy i siedzeniami z przodu. Cała reszta zabudowy zależała od indywidualnych potrzeb jednostek, do których ten samochód miał trafić. Mogły być to czterodrzwiowe sedany, mogły to być właśnie te soft topy, mogły być pick-upy, mogły być kombi, a mogła być też zabudowa, która z tyłu miała ciężki karabin maszynowy. Wszystko to mogło być też obudowane odpowiednim pancerzem. Te samochody, jak wszystkie, które trafiają do cywila, zostały w pełni zdemobilizowane. Nie znajdziemy na nich żadnych pozostałości po ich wojskowej przeszłości, które służyły na przykład opancerzeniu ich. Jednak to opancerzenie mogło być bardzo rozbudowane i w ten sposób chronić żołnierzy walczących z pomocą tych samochodów na frontach wojennych. Natomiast taki samochód po demobilizacji, po demilitaryzacji jest tak naprawdę aluminiową skorupą. Tutaj to nadwozie jest bardzo lekkie. Maska na przykład, którą przed chwilą widzieliście, jak lekko, łatwo byłem w stanie podnieść, jest wykonana z kompozytów. I ciężkie elementy tutaj to tak naprawdę napędy i rama nośna tego pojazdu. Reszta, jak to powiedział jeden z właścicieli, to trochę taka puszka Coca-Coli. Zatem kupujemy taki samochód i dostajemy takie zdemilitaryzowane podwozie z kawałkami nadwozia z układem napędowym. Co zrobić, żeby on z powrotem zaczął przypominać wojskowy pojazd? No przede wszystkim musimy sobie dokupić dach, dokupić drzwi i tutaj mamy pewną dowolność, bo możemy kupić takie kewlarowe drzwi, bardzo mocne, teoretycznie można by do nich strzelać, chociaż właściciel nie próbował. Nazywa się je X-Doors przez ten kształt X-a, który widzimy poniżej szyby. Możemy też wyposażyć swojego Hummera w drzwi płócienne. Od razu to wygląda inaczej. Tak naprawdę jest tu pełna dowolność w kwestii tej zabudowy tych samochodów i dlatego ciężko znaleźć dwa identyczne. Dobrze, zanim przejedziemy się, trzeba go odpalić. Przekręcamy w pozycję Run Starter. Tutaj jest dioda Wait. W momencie, kiedy ona zgaśnie, dosłownie dotykamy i on już pracuje. To jest fantastyczne, że ten ogromny silnik tak łatwo odpala. Zwalniamy ręczny, przesuwamy dźwignię w drive. No i jak dla mnie, siedzę zdecydowanie za blisko, ale to nie problem. Jeszcze trzeba zaświecić światła. Pomalutku się rozpędzamy. Ta mała kierownica to jest pierwsza rzecz, która po prostu robi takie niesamowite wrażenie, bo jest trochę jak zabawka, ale od razu od pierwszego, dosłownie pierwszych 10 metrów jest uśmiech na twarzy, bo to jest ogromny samochód, którym po prostu się rusza, się jedzie. Widzę, że tutaj nasi gospodarze prowadzą nas na skróty. Jezu, niesamowite. Zauważyć się da, że jest w tym samochodzie bardzo głośno. Nie wiem, czy to są kierunkowskazy, czy to w ogóle ma kierunkowskazy, ale dźwignia, która jest w miejscu, gdzie powinny być kierunkowskazy, raczej nie daje odzewu typowego migacza. No i wzbudzamy respekt na drodze. Inne samochody się od razu przesuwają. Jest potwornie głośno,
a właściciele powiedzieli, że w tym drugim, w tym pick-upie jest jeszcze głośniej. Ciężko sobie to wyobrazić, bo ja w tym momencie najchętniej włożyłbym sobie zatyczki do uszu. Wcisnąłem właśnie gaz do dechy, no i jedziemy 70 km na godzinę. I czuję, że on mógłby pojechać jeszcze szybciej, ale to by się wiązało z wizytą u laryngologa. Zaskakujące jest to, jak niesamowicie zwrotny jest ten samochód. Skręca się nim z bajeczną wręcz łatwością. Kierownica obraca się bez problemu, nie ma na niej nawet jakiegoś szczególnego luzu, pomimo tych ogromnych gum. Na asfalcie ten samochód poza hałasem jest całkiem normalny. A ponieważ Bartek, jeden z właścicieli Ramp Factory, jeździ tym samochodem na co dzień, to mogę wam też powiedzieć, że on wcale nie pali jakichś kosmicznych ilości ropy. Jako diesel powinien być oszczędny, ale z drugiej strony V8 każe nam oczekiwać przynajmniej dwucyfrowego spalania z dwójką z przodu. Ale nic z tych rzeczy. W takim codziennym użytkowaniu miejskim ten ponad 6-litrowy silnik zadowala się około 15 litrami oleju napędowego na setkę. To całkiem przyzwoicie jak na to, z jakim samochodem mamy do czynienia. Manewrowanie tym samochodem wymaga pewnego przyzwyczajenia, bo mamy jednak bardzo kwadratowe, ogromne nadwozie, które jest zwrotne, no bo mamy te koła w bardzo dużej odległości od, maksymalnej w zasadzie odległości od kierowcy, bo wszystkie cztery koła są w narożnikach, ale nie zmienia to faktu, że ja jeszcze nigdy w życiu nie jechałem w takich warunkach. Widzicie to, co Kuba nagrywa? Niesamowite. Całe auto jest właśnie obrzygane błotem. Niewiarygodne. Ale widoczność, bo o niej mówiłem, nie jest najlepsza. W sensie mamy dwa duże lusterka, jeszcze podzielone. Ale tak naprawdę one bardziej informują nas o tym, że gdzieś tam z tyłu jest reszta świata, niż o tym, gdzie faktycznie powinniśmy się wcofywać. Inna sprawa, że w warunkach bojowych ten samochód nie musiał się nad tym zastanawiać. W warunkach bojowych po prostu cofał po tym, co miał pod kołami. Czy to był jakiś samochód, czy jakaś skała, czy jakiś budynek, to on po tym po prostu przejeżdżał przodem, tyłem, nie ma znaczenia. Teraz na emeryturze, jeżdżąc w terenie, musimy na pewno trochę bardziej zważać na to, gdzie jedziemy, bo nie są to jednak warunki wojenne, nie jest to teren jakiegoś konfliktu zbrojnego, tylko po prostu cywilny offroad, w którym tak naprawdę jestem właśnie pierwszy raz w życiu i mam nadzieję, że ogarniam. Przynajmniej na tyle, na ile widać. Może to dla was być pewnym zaskoczeniem, że ja w ogóle siedzę za kierownicą Hummera, że nim jadę po asfalcie wcześniej, teraz po tej polnej drodze, bo przecież Hummery, według tego, co można znaleźć w internecie, miały dopuszczalną masę całkowitą powyżej 3,5 tony. Ale nie wszystkie. Były też wersje z DMC poniżej 3,5 i właśnie taki jest ten, którym jadę, więc bez prawa jazdy kategorii C mogę nim legalnie poruszać się po drogach. A to jest całkiem duży plus, bo naprawdę ja za tym autem daję bardzo dużo fanu. Zarówno na asfalcie, jak i teraz. Jak widzicie, podróżowanie po offroadzie czasami nawet ekspertom może sprawić pewne kłopoty, zwłaszcza kiedy po takim niespodziewanym, jak na nasze ostatnie lata, zimowym ataku mamy bardzo rozmoknięte, błotniste tereny, takie jak widać tam w tle. Podczas próby wyjazdu tym tutaj stromym odcinkiem, którym panowie zazwyczaj hamerami bez problemu sobie radzili, okazało się to niemożliwe, więc spróbowali zaatakować z innego kąta i skończyło się to tym, że jeden z hamerów ugrzązł między drzewami. Teraz ani w dół, ani w górę się nie da. Próbujemy podjechać od innej strony drugim hamerem, żeby go wyciągnąć. I popatrzcie, mamy niesamowite napędy na cztery koła. Mamy rozstaw kół, który ma prowadzić hamera. O, właśnie przyjeżdża drugi w kolejnach za czołgami, za ciężkim sprzętem. I mamy te niesamowite kąty zejścia, kąty natarcia. Mamy ogromny prześwit. Wszystkie te właściwości terenowe w pewnym momencie niestety muszą się poddać i drugi pojazd jest potrzebny, żebyśmy byli w stanie uwolnić ten pierwszy. Zobaczymy, jak to się uda.
offroadowcy z Ram Factory zabraliby nas chętnie w jeszcze cięższy teren. Jednak dzień pomału dobiega końca, a my też mamy kawał drogi przed sobą. Zresztą po Hammerach widać, że swoje dzisiaj przeszły. I po tym, jak się zachowywały w tym terenie, widać, że na pewno dałyby radę jeszcze więcej. Więcej niż jakakolwiek inna terenówka, czy to europejska, czy japońska. Takie przynajmniej jest moje zdanie po tym, co dzisiaj zobaczyłem. I można mówić, że Hammer jest za duży, za ciężki, za niski. Za niski, 40 cm prześwitu. Ale według mnie to tylko naprawdę odpowiednio grube drzewo może ten samochód zatrzymać. Po wszystkim innym on przejedzie. Zatem, jeśli po obejrzeniu tego materiału sami chcielibyście mieć tego typu pojazd, po raz kolejny odsyłam Was do linków w opisie, gdzie znajdziecie kontakt do Ram Factory, któremu jeszcze raz bardzo dziękuję za udostępnienie samochodów do testu. Wam również dziękuję bardzo za uwagę. Pamiętajcie o kciukach w górę dla Hammera, o subskrypcji kanału Zacharow i do zobaczenia w kolejnym filmie.